Dobry wieczór Państwu. Jesteśmy w domu pana Krzysztofa Kononowicza. Jest sprawa, chodzi o ubezwłasnowolnienie mamy pana Krzysztofa przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Chcą po prostu w rodzinie mamę zabrać bez jej zgody z domu własnego od rodziny. Może pan Krzysztof zaraz się wypowie na ten temat i pokaże, w jakich warunkach mama, prawda, mieszka, jak się opiekuje Krzysiek Kononowicz. No to Krzyśku, powiedz parę zdań na ten temat. Dzień dobry Państwu, nazywam się Kononowicz Krzysztof. Opiekuję się matką po wypadku, po złamaniu nogi. W tym roku leży w łóżku. Zaraz pokażę, gdzie mama leży, w jakim pomieszczeniu, jakim wszystko. Gotuję wszystko dla matki, zupki, nie zupki, wszystko. To, co trzeba, to gotuję. Ziemniaczki, wszystko gotuję. To może zobaczymy po prostu wszystko, bo widzowie chcieliby zobaczyć. Gdzie tak. Mama leży? W jakich warunkach, tak. Oto mój brat Bogumił. Brat Bogumił, odzyskany też odzyskany. Był prawda, w zakładzie psychiatrycznym, w Chorochcy, ale wyszedł. Witam. Gratuluję. Ale wyszedł z Chorochczy. Leki dajesz, wszystko w porządku, tak? Tak, leki przyjmuję na kontrol. I najlepiej gdzie? W domu. W domu. Wypowiedz się, Braciszku, trochę. Najlepiej w domu być, tutaj. Do kamery, powiedz. Tylko w domu być najlepiej tu, z bratem moim i matką. Dokładnie. Tak. Idziemy dalej, dziękujemy. Patrzymy, tutaj kuchnia, cieplutko, piec nagrzany. Makaronki zgotowane na mamuszki. Kto gotuje? Kto gotuje? Ja gotuję. Tu jest zupka, no właśnie, zgotowana. Zupkę mamusia lubi, którą lubi. Bardzo dobrze. Tutaj ja, bardzo ciepło, tak. Tutaj. Teraz jest nasza sypialka. Sypialka, tak, tutaj rodzinna. Brat, tak. Tu ja śpię. Tak. Jak ja nazywam po swojemu. Tak. Nazywam werka. Tak, ale jest. To taka łóżko. A tu widzę, że dla mamusi zrobiłeś coś do jedzonka. Przygotowałeś. Makaronki świeżo ugotowane. Tak. Kompocik zrobiony w takim specjalnym kubeczku. Tak. Ze szpitala dany na prezent dla mamki mojej kochanej. Bardzo dobrze. Tu jest bułeczki świeże. Tu jest wszystko, opatrunki, które trzeba się o tym przychodzi. I ja daję takie zaszczyki kleaksynę od nogi, to jest. Dobrze. Już druga. Bo mam je noga, nogę, no, prawda? Ma złamaną w biodrze. Złamała się w biodrze, w tym wieku to poważna sprawa. Tak, 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 tak. Rozkryjemy mamuszkę teraz, tak. Żeby ludzie widzieli. Tak, tym tak, tak. Ma złamaną. A ile mama ma lat, może powiedz? 81 lat ma. Ale widzę, że się dobrze opiekujesz. Proszę pani, proszę pani. Jak się syn opiekuje, Krzysiek? Jak się opiekuje syn? Zakrój, mamo. Adamek kochany. Tak, tak. Takiego opiekuna jak Krzysiek, to ja nikogo nie znajdę. On opiekuje mną, ja jeszcze śpię. Tak. On już niesie jedzenia na tutaj do mnie. Ja mówię, Krzysiek, ja jeszcze nie jestem. Jeszcze chcę przerwać dla mamuśki, kochany. Jest załatwiony materac, muchany. Widzę, tak. Maszynę. Na odleżyny, tak zwane. Na odleżyny. Tak. Bo już odleżyny. Jest, tak, żeby nie bolały. Jest specjalna, pokażę. Maść. Maść. Tak. Otworzę, żeby ludzie widzieli, że to jest maść odleżyniowa, która wypisała rejonowa do lekarz tu w Starosielcach. I nie zapominasz o tym, tak? Dzisiaj była opatrunek. Krzysiek, nie zapominasz o opatrunkach dla mamy? Zawsze, jak nie ma siostry, to ja robię opatrunki. I zaszczyt tego, to daję. Ja zawsze kleksynę, jeszcze raz pokażę, żeby w kamerze było. To ani siostra, ani tylko ja rano. Aha. Bo to trzeba rano. Raz dzień podaję. Czyli Krzysiek jest dobrym opiekunem. Lepszego ja nie znajdę. Lepszego ja nie znajdę. Więc co chce MOPS zrobić, proszę powiedzieć? Miejski Ośrodek Pomocy w Rodzinie, zespół... Bo jest sprawa.
Sam zeznawałem, tak, ostatnio. Sam, i tu, co oni chcą? Redaktor zeznawał. Tak. Za matką poświadczył, chciałem to Adamku podziękować z całego serca, że tak pięknie zeznawałeś i moja mamusia bardzo prosi ciebie, żeby ty przyjeżdżał do nas częściej, odwiedzał, żeby patrzał, tu zaglądał, żeby był dowód, że ja właśnie jestem. Kręcimy ani, dowód, żeby ludzie ani, widzieli. Ani pijakiem, ani łochudrą. Co tu się dzieje, prawda? Normalnie. Proszę pani, czy pani chce iść do ośrodka jakiegoś, prawda, pomocy społecznej? A nigdzie nie chcę. Tutaj mój domek złoty, ja jego kupiłam i tutaj mnie najlepiej, a mnie Krzysiek dopatrza, to nikt mnie tak nie dopatrzy. A dlaczego, oni chcą zabrać panią wbrew pani woli? Wbrew pani woli? Wbrew woli, bo chcą nas zgubić. To za to. Za to. Ale skąd zgubić. Taka... Chcą, żeby zabrać skąd nasze takie wszystko. Pomysły u nich? Proszę państwa, pomysły to wyczerpała, jeszcze raz mówię wam, Siewieśik Małgorzata. Z tego powodu, że ja jestem osobą już od 96 roku osobą bezrobotną, bez zasiłku prawa, bez niczego. I proszę państwa, kochani moi przyjaciele, wielbiciele, ona chce zabrać... Jaki ma interes w tym? W tym zaraz powiem, panie redaktorze Adamie. Ona chce zabrać moją całą gospodarstkę po tatusiu kochanym zmarłym. I teraz widzi, że mamusia nogę złamała, bo jak miała nóżki zdrowe, to kiedy nie upadła z toboretka tam w kuchni, to nie pomagała, jeździła wszędzie. I nie było dla ich takiego problemu. Problemu. Byli problemy dla ich, że coś takiego to mamusia pomagała, że jak coś takiego razem jeździliśmy i załatwiali sprawy, że nie było dla ich takiego dostępu do mnie, takiej mocy, sił nie było. Tu widzimy załatwiony tak zwany wózek jest, już. To jest wózek. Tak. To jest wózek. Przypisany. To jest wózek sedes. Pokażę. O, nawet już z sedesem. Bo ja widziałem tu ostatnio, miałeś taką... Nie ma tamtego już. Ale była taka... Ale tamtego już... Sam zrobiłeś, tak? Ale to bardzo pomysłowa rzecz i ja cię za to chwalę, słuchaj, bo wiesz... Trzeba coś wymyślać, a tu już masz profesjonalny sedes. Mam profesjonalny. Profesjonalny i możesz wozić mamę, bo to jest na kółkach, tak? Tak, tu się robi taką, odhamowuje się, podciąga się, o. Aha, no bardzo ładnie, bardzo ładnie, Krzysiu. Adam, weź zabierz krzesełko, pokażę. Tak. Jak to się robi, o. No tak. Wjeżdżam. Tak. Hamulce. I działa, tak. O. I później biorę mamusię. Tak, to jest tak, taka tak. Poduszka, jak trzeba siadać. Aha. Pokażę tą poduszeczkę. Aha. Specjalna poduszka. Tak. Żeby tylko pokrowiec jest zmieniony. Tak. Już pokrowiec mój jest założony. Na wleczka, na poduszkę, bo tamten już brudny, to. Tak. Ja. Pierzesz. Biorę. Pierzesz. I to się łoży się tak. Jak trzeba siadać. Czy chcesz sadzić mnie? Tak? Nie, teraz nie. Chcę posadzić. W tym momencie tylko pokazałeś. Ja teraz chciałbym, bo mamy mało tutaj baterii, nie możemy wszystkiego zrobić. Rozumiesz, Krzysiek? Ty już zademonstrowałeś ten cały sprzęt. A ja chciałbym pani zapytać jeszcze chwilkę. Czy ma pani jedzenie? Czy jedzenie ma? Czy zawsze jest, tak jak my tu widzimy, czy karmi panią syn? I jak karmi? Karmi, mówię tobie, Adamek, ja lepiej nie znajdę. Czyli nie chce pani zmieniać miejsca zamieszkania? A nigdzie. Nie chce pani być odizolowana od swoich synów? Tutaj proszę chcę państwa, być. Chcę pokazać. Mój domek. To, to jest jedzenie. Tu mój domek. Tu. To jest jedzenie mamuszki, kiełbasa, wszystko. To tylko taka
na pokaz przyniosłem z, tak, tak, z lodówki. Tak. Proste ale, lodówki, tak. Ale proste lodówki. Ale nie głodzisz mamy, nie. Dajesz jeść. Ma, tak. Jeszcze. Nie głodzi panią. Tak jak mama wspomniała. Mam wszystkiego, dzięki Bogu. Dobrze. Do jedzenia. Tak jak mama wspomniała, tak, że jeszcze śpi. Tak. Godzina, ja wstaję piąta, a już ten piec jest rozpalony. I się gotuje rano, kanapeczki robię z kiełbaską, z taką i z inną jeszcze kiełbaską, ale tylko na pokaz to przyniosłem. Bardzo i dobrze. Wszystkie no nie wiem, to może, nie wiem, pokarmisz, pokażesz jak dajesz jeść mamie. Co jest? Śliniak tak zwany. To jest tak, takie tak. Specjalne do... Do dobra, dobra. Rozcięła, nie? Tak się rozcięła się. Mhm. Czy ty umiesz to robić? Bo mops twierdzi, że ty nic nie umiesz. Mamuszka tak. I mamuszka bierze w rączkę łyżeczkę i sama je. Czyli mama jest pod tym względem sprawna. Mama pod tym... I ty podajesz jedzonko i mama sobie je. I mama sobie je. No właśnie. Wiele chce to sobie je. Ile chce to nie je. Ile chce to... Czyli ma wszystko zawsze pod bokiem. To jest, nazywa się taki stołeczek dla mamuśki. Taki... Taki szafeczka tak jakby. Tak, jakby szafeczka. Z jedzonkiem, Tak. I kuruje się w ten sposób. Teraz o mamuśkę je. Świeżo ugotowane. Pytam się mamuśka. Co? Smażne makaronki. Trochę soli daj. Soli dać. O, za mało. Trochę soli, czyli ma smak, to dobrze. Odróżnia wszystko. Za mało soli. Za mało soli już biegnie. Tylko za dużo, za dużo to tam ja daję, sama. Ja daję, żeby... Sama sobie posoliła. Tak. Tak. Każdy obywatel soli... Ile chce. Ile chce soli. Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. No ja nie wiem... nie wiem, czy w tym ośrodku tak będą skakać nad mamą, jak ty nad własną matką. Chyba standard nie jest lepszy. Szanowny panu, zaraz jak mama zje, chcę zademonstrować dla was, jak ja przenoszę mamę na serce. Krzyszku, nie. Tego to już oszczędzimy dla naszych internautów, jak przynosisz mamę na sedes, ale wierzymy. Krzysiu, wierzymy, nie. Ale wiesz co? Panie redaktorze, Danie. Mam do ciebie prośbę. Podobno mama lubi śpiewać. Tak. I może to zrobimy. Śpiewać bardzo lubi. Dobra, to teraz niech sobie poje, a potem nakręcimy jak śpiewa. Teraz wyłącz kamerkę. Dziękuję.